Przedsiębiorczość kobiet. Jak ją rozwijać, jak wspierać i jak promować. W ramach cyklu Śniadanie z Superbiznesem zapraszam do debaty z udziałem liderek organizacji kobiecych. Hubert Biskupski. Witam serdecznie. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz w tak miłym towarzystwie i pierwszy raz aż tyle kobiet, bo zazwyczaj na tych biznesowych śniadaniach to jest jedna, dwie panie. Kolejna debata w naszym cyklu Śniadań z Superbiznesem, przedsiębiorczość kobiet, innowacyjność, kreatywność i kobieta spełniona. Witam serdecznie wszystkie panie. Pani Paulina Zadura, przedstawicielka PARP-u, dzisiaj w zastępstwie pani prezes. Pani dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Pani dr Ewa Rumińska-Zimny, prezes Międzynarodowego Forum Kobiet. Pani Agnieszka Durlik-Kuri, przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarczej, Justyna Politańska, przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Forum Młodych Lewiatan, pani Katarzyna Wierzbowska, dyrektor generalny Fundacji Ambasada Kobiet Biznesu, pani Jolanta Augustyniak, dyrektor generalna na Europę Środkową Wschodnią firmy OSG i pani dr Monika Gładoch, doradca prezydenta pracodawców RP i jednocześnie specjalista od prawa pracy. Pierwsze pytanie pozwolę sobie zadać współgospodarzowi naszego dzisiejszego spotkania. Pani dyrektor, czy warto promować przedsiębiorczość kobiet, a jeśli tak, to dlaczego? Proszę uprzejmie. Oczywiście, to jest takie pytanie retoryczne się wydaje, ponieważ jakby ze wszystkich badań wynika, że Polki mają ogromny potencjał przedsiębiorczości. Jakby to się też jakby jest efekt tej w ogóle przedsiębiorczości, bardzo dużej przedsiębiorczości Polaków jako narodu. Druga sprawa to, jeśli spojrzymy na to, jakie wymagania stawia wobec nas Unia Europejska na przyszłe lata, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, to ma być 75% dla całej Unii Europejskiej. Polska sobie stawia ten wskaźnik na poziomie 71%, no to musimy sięgnąć po potencjał kobiet, bo jakby to jest tak naprawdę nie kwestia już nawet równouprawnienia, bo to już jakby tego są wszyscy świadomi, że trzeba wyrównywać te szanse, tylko to jest kwestia rozwojowa dla naszej gospodarki. A w jaki sposób promować tę przedsiębiorczość? To jest pytanie tak naprawdę do wszystkich pań. Czy jest jakiś patent na promowanie przedsiębiorczości kobiet? Jeśli chodzi o patent, to może to będzie moja domena, jako przedstawiciela Urzędu Patentowego. Ja sądzę, że musimy pokonywać wiele barier formalnych, ale nie tylko, barier mentalnych, bo bardzo często właśnie kobiety, ja nazywam ciągle nas dziewczynami, mamy w sobie zbyt nikłą taki gen walki o swoją pozycję, o to, aby uznane były nasze kwalifikacje, o to, żebyśmy mogły zajmować określone stanowiska, przewodzić pewnym sprawom. Po prostu za mało udowadniamy swoje racje albo w sposób taki, który jest mało wymowny wobec grup decydujących, decydentów. Około 79% populacji, która kończy studia wyższe, to kobiety. Reprezentują w końcu nie tylko zawody czy kierunki humanistyczne, ale coraz częściej kierunki techniczne. A ten poziom rozwiązań, które jest udziałem kobiet, jest, bym powiedziała, troszeczkę zbyt mały. Plasuje się w tej chwili na poziomie około 15-16%. Oczywiście przez ostatnie kilka lat już nastąpił duży skok w tym zakresie, bo było około 8 lat temu na poziomie ten wskaźnik twórczości w opatentowanych rozwiązaniach był około 12%, czyli to jest duży skok, ale obserwujemy... Też baza była niska. Tak, obserwujemy bardzo często, że kobiety jak gdyby nie upominają się o słuszne ich prawo
we współtwórczości rozwiązań, które są zgłaszane do ochrony. W zespołach mieszanych damsko-męskich, w których uczestniczą, bardzo często jak gdyby pomniejszają swoją rolę, a to co ja tam wniosłam, to może nie miało to takiego znaczenia. Podczas gdy mężczyzna upomni się nawet o 1%. I w związku z tym niech będzie różna skala, prawda, tego zaangażowania, ale niech ona będzie uwidoczniona. Dobrze, mamy jedną... Idzie ku dobre. Jeśli popatrzymy nawet tak gołym okiem, różnica między przedsiębiorcą mężczyzną i przedsiębiorczynią kobietą, to jak urodzi się dziecko, to przedsiębiorczyni kobieta bierze się do sprzątania i do, że tak powiem, opieki nad dzieckiem, a mężczyzna pracuje dwa razy dłużej w biznesie. No i to jest ta różnica, która jest różnicą pewną systemową. I w związku z tym wracam do roli tego państwa. Jeszcze raz. Wracam do tego, że bardzo ciekawy był raport PARP-u, ostatni, naprawdę należy pogratulować, bo PARP tu robi ogromnie dużo bardzo dobrej pracy, ale były ciekawe wyniki, że na przykład ponad 50%, chyba koło 60% tych kobiet, które były badane w tej dużej grupie na potrzeby raportu, to nie ma dzieci. No to o czym to mówimy w takim razie, co na te kobiety, które sobie mogą bardzo dobrze funkcjonować samodzielnie. Bo to jest nieprawda, że to zwiększa elastyczność czasu pracy, bo jak się ma dwoje dzieci albo jedno dziecko, jeszcze biznes, to wcale nie jest tak elastycznie.